Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy u mnie na posesji, trzeci lot konkursowy oddziału 493 Zagłębie. Żary, do nas to będzie 317 km. Sezon, sami wiecie, różny. Pierwszy lot u nas, no ja nie zdecydowałem się zakoszować gołębi z kategorii, dałem tam 10 takich maruderów na selekcję. Drugi lot już fajnie, 5 pieszych na oddział. Dzisiaj ze względu na okres komunijny, ja dzisiaj jestem akurat chrzestnym, także nie będę obecny. Bardzo dziękuję firmie Pigebuk, bo no po prostu nie miałem kogo poprosić na wpuszczanie. Moje akurat samice lotowe, bo lotujemy w tym roku tylko samicami, są uczone na gwizdek i niekiedy tak jest, że siądzie i się waha, nie? No jak to się pomoże tym gwizdkiem, to ten gołąb nie myśli, tylko idzie za automatu, nie? No warunki dzisiaj podejrzewam, że będą masakrycznie ciężkie. Duży wiatr w nos, w dziubek, także będzie machanie. Podejrzewam, że dzisiaj gołębie pójdą do odcięcia. No przygotowane, ja nad tym systemem pracuję od 15 roku, myślę, że na tip-top. Poszło 63 samice zakoszowane. Nie wiem, liczymy na dużo, ale jak każdy hodowca w weekend. Zobaczymy, co będzie. Chłopaki będą wpuszczali. Nie wiem, czy ja zdążę. Podejrzewam, że gołębie puszczone 6.20. Tam z tyłu koledzy widzą i koleżanki latają, ale to samce, bo to partnerzy zostają w domu. Ja je zawsze wylatuję rano, żeby byli bardziej nakręceni. Zaraz pokażemy, jak tam przylot. Łukasz mnie poprosił, żebym pokazał karmę. Karma to jest na przylot. Z dużą ilością konopi, moja karma lotowa, którą robię w firmie Flornas, trochę super diety. Każda samica może sobie wybrać, co chce. Czemu żółta? Wczoraj była zalana propolisem, to co ja mówiłem w moim planie. A żółta jest dlatego, że do propolisu dodaję też kurkumę i dlatego jest kolor żółty. Kurkuma powoduje dobre trawienie. Jeszcze bym się chciał odnieść i trochę podpowiedzieć młodym hodowcom, bo straszne straty są w dzisiejszym roku w lotach i powiem szczerze, że ja też już utopiłem chyba 7 samic rocznych. Dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Podejrzewam, że roczne będą miały ciężko. No ja nie wierzyłem w to, co mi mówili, miałem głosy z Polski o adenostarych, nie? Ale wiem, że jest to, bo widzę to po prostu w gołębiach w kabinie. I u mnie też, powiem szczerze, 100% to nie było, nie? Jednej starej samicy nie zakoszowałem, bo według mnie nie była gotowa. Inaczej się to objawia niż u młodych. Nie jest to może takie duże, intensywne wymioty, ale jeżeli macie nawet związany kał, pięknie, ale już przypomina bardzo ciemny, zielony kolor albo czarny, to już musicie być czujni, bo te gołębie naprawdę nie są gotowe na rywalizację i ja podejrzewam, że dlatego są bardzo duże straty. Po drugie, ten lot na pewno będzie ciężki dla całej Polski, bo jest przejście z bardzo dużego zimna na bardzo duże ciepło i te gołębie nie są zwyczajne w ogóle, żeby wydolnościowo to pokonać temperaturę, nie? Nie wiem, czy jak będą pojone na oddziałach, też pewnie będzie z tym różnie, no ale zobaczymy, nie? Teraz Łukasz mnie poprosił, żeby pokazać, jak będą dziewczyny wpuszczane, jakim systemem to działa. Samce, tak jak mówię, latają. Matoły pójdą, jest ich chyba ze 100. Ja je nazywam pasożytami, no bo niestety muszą siedzieć, ale one robią taką samą robotę jak samice. Jak przyjdą samice, drzwi będą zamknięte, bo tam Łukasz może pokazać drugi przedział gołębników cel. Samice nie wchodzą, samice żyją na przedsionku tylko tutaj. Siedzą w przedziałach i będą zamknięte drzwi, pojnik będzie wstawiony, zasypane karniki, czyli samica może sobie pojeść, popić. Jak każda samica przylatuje, nie wiem jak kamera będzie ustawiona, czy będzie jak ja tam latam, jak zdążę, jak nie to oni, ale później dopiero je otwieram, jak sobie dziubnie, bo te samice podejrzewam, że dzisiaj naprawdę będą zmęczone, nie? Czemu jest więcej samców? No, ja zauważyłem tyle, że jak samica sobie zmienia partnera, no to ma 100% więcej motywacji, natomiast jakby samiec stracił partnerkę, no to ma spadek formy, nie? A jeżeli samica sobie, tak jak mówię, zmieni partnera sama, to jakby dostawała doładowania, nie? Trochę tutaj zagrałem motywacją na ten lot. Pierwszy raz też jestem trochę nerwowy, bo nie wiem, mi, tak jak mówię, ten kał mi kolorystycznie trochę nie pasował, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, nie?
Jeszcze mogę powiedzieć hodowcom, że z uwagi na to, że firma Pigebuk pomogła mi, wyraziła ochotę, bo też jest niedziela, też mogli chłopaki siedzieć z rodzinami, no to ja ufunduję naprawdę z 4 super gołębie i zobowiązuję się w nagrodę za to, że chłopaki przyjechali, mi pomogą, że pierwsza samica, która siądzie na antenę, ja dam młódka po niej na aukcję, bo mam odchowane w tym roku młódki polotowych, drugi rok i mam tam po jednej zostawionym, nie? Samce mi nie są potrzebne i 3 samce przygotowałem naprawdę super par, nie? Jest to z mojego gołębia, który ma 2-2 kofi w A kategorii w 21 bodajże. Dokładny jego brat po tych rodzicach i z pary syn starego bazowego na córkę bazowej, gdzie samica jest na locie i ma 10 kofi jako roczna w kategorii A z zeszłego roku, nie? I też w tym roku zapowiada się super, także zobaczymy co będzie. Zapraszamy do oglądania i zapraszamy na aukcję. No, mamy poniedziałek, po przylocie Łukasz podjechał, żeby zrobić podsumowanie. Lot wyszedł kapitalnie. Mamy tutaj listę, żeby mi było prościej.
Trzy pierwsze na 63 zakoszowane gołębie 42 w konkursie. W 18 gołębiach w oddziele pierwszych 11 naszych. No dały dziewczyny, powiem szczerze, czadu. Kondycyjnie no, mogą sami koledzy ocenić. Gołębie samice są trzymane na piłkach, żeby nie łaziły, nie? Żeby się nie parowały. Nie parowały, no. Także jest to lepsze. Tu mamy samicę jedynkę na oddział, na 4000 gołębi, tą niebieską pstrą, tą co tu siedzi na siedzaku. Powiem szczerze, że chciałem ją podbić do góry, dlatego że przyleciała z nią zwyciężczyni z zeszłego tygodnia, czyli samica miała dwie jedynki, no ale ma jedynkę, dwójkę. Ja jakoś nie mam szczęścia do tego. Nawet jak nie chcę, to i tak się pcha do dziury. No ale akurat tu jej nie ma, bo ona jest w drugim przedziale. Tamta samica, ta akurat jest córką Kaśki naszej. Tamta jest, ta jest Kaśka razy Tom Gawer. Tamten jest Vandenbulk razy córka 114, też samicy tej bazowej, którą pokazywałem tam na jednym filmiku. Taka stara samica od Waldemara Schneidera. No co, ja jestem zadowolony, nie? Jak koledzy będą widzieli, te gołębie dały z siebie wszystko, były przyszykowane na tip-top do odcięcia. Sześciu samic nie ma rocznych. Bo ciebie to nie było wczoraj do końca lotu. Nie byłem. Ja musiałem jechać. Ale już jako... Jak ogólnie oceniasz gołębie, które wracały jeszcze, jak byłeś? No powiem szczerze, że do tej pory nie miałem takiego ciężkiego lotu, tu może no, od dwóch sezonów, bo naprawdę te gołębie wczoraj odcięło, nie? I z tego co wiem, od rana mam telefony od kolegów, że no niesamowite straty, nie? Ja wyszedłem no 6, ale dla mnie 6 też boli, nie? 6 w zeszłym tygodniu, 6 już nie mam 12 rocznych, nie? Ze względów zdrowotnych 3 odpaliłem, 3 zginęły na przedlotach, na treningach indywidualnych. No to już daje prawie 20 gołębi, nie no, to leci szybko, nie? Ja miałem tych rocznych bodajże 42, nie wiem, ja na stare samice to mogę sobie dać palce obciąć, ale jak skończą się stare samice, to wygląda naprawdę źle, nie? Jest dużo więcej tych chorób, dużo więcej ginie tych gołębi, nie wiem, no nie wiem czy będę je wstrzymywał, czy będziemy grali dalej, teraz mamy lot rejonowy, też zapowiada się fajnie pod wiatr, jeżeli to się utrzyma, no my robimy swoje, nie? Nie wyglądają źle. Dzisiaj jeszcze nie były na oblocie, bo dałem im czas do regeneracji. No i zobaczymy, nie? Co to będzie, no. A powiedz mi, a jeżeli chodzi o teraz taką suplementację po locie, jak to u ciebie wygląda? Ja sobie je zamknę. Suplementacja, no. Jak teraz odbudować, tak? Tak. Czyli na początku uspokajam układ pokarmowy, czyli to co pokazywałem wczoraj, czyli na karmę, jeżeli przylatują już jest odparowane z alkoholem propolis. Dzisiaj na karmę poszły drożdże CombiVet z Centrum Zdrowia, bo to nie jest żadną tajemnicą, ja na Centrum Zdrowia lecę i poszły mix ziół, czyli MykoVet, DiaroVet, CoxiVet, PulmoVet, to mieszam razem. I daję na CombiVet, jak trochę westchnie karma. Jutro idzie natomiast ziemia, NaturalVet, również z ziołami i daję do tego minerały, nie? W proszku, nie? Ale to daję akurat, mam te minerały, mam z baksa, nie? Posypki. No i w środę zaczynam ładować, nie? Na OmegaVecie, czyli na oleju i ładuję PowerVet i EnergioProbioVet, nie? No i tak szykujemy, nie? Oczywiście tłuszczów więcej, nie? Czyli słonecznika, orzeszków. A konopi mamy stale dużo w karmie, nie? I do regeneracji, i do nauczenia tych gołębi, żeby miał siłę, nie? No i idzie to, no i najgorzej te straty, nie? Bo tu ludzie dzwonili naprawdę, że nie mają z połowy gołębi, nie? Także podejrzewam, że po pierwsze, jakby to była wczoraj 500, to kiepsko to widzę i podejrzewam, że po pierwszej 500, jak to się utrzyma dalej, to podejrzewam, że w 3-4 oddziały pojedziemy jedną kabiną. Nie? No ale może taka będzie przyszłość tego sportu, nie wiemy. No w ten rok jest jakiś naprawdę dziwny, nie? Także, no nie wiem, mądrze grać i no ja zacznę tylko, no super wyjściówka do B zapowiada się, bo to same główne samice, tam z Intery chyba w tym 6 jakieś z groszem wykręciliśmy z tego lotu. Nie wiem, no są te gołębie w gazie, zobaczymy jak odpalą dalej, nie? Zobaczymy jak długo je utrzymamy, nie? Ja też nie jestem specjalistą, żeby trzymać 14 tygodni gołębi, nie? Dlatego też lubię, jak te pogoda się trafi, ta majowa, no w tym roku jest dramatycznie.
tak jak mówiłem wczoraj, ja nie dałem na pierwszy lot konkursowy. Uważałem, że to nie jest dla mojej gołębi na ściganie. No ja się nie pomyliłem, tam pierwszy gołąb bodajże miał 1000 prędkość, także no to było raczej szukanie, nie ściganie, nie? Też tam no 9 sami z 10 było w domu, tam 5 konkursów, ale no to takie nie dla mnie, nie? Raz na ten. No a wczoraj, no wczoraj był naprawdę super lot, pokazały, także troszkę mi to nerwowo tu, bo tam nawet tam, nie wiem czy Łukasz rzuci, tam w garniaku latałem koło gołębi, no. Już taka presja rodziny, bo jak chrzestny ma, no ale co się zrobi, jak się ma już tą chorobę, to no to nic się nie zmieni, nie? Tak jak powiedziałem, na aukcji będą 4 tylko gołąbki, ale nie wiem, czy użyją je hodowcy do lotu. One są jeszcze nieruszone na lotkach, zresztą nie były w ogóle na dworze. I z tej samiczki, która wczoraj zrobiła jedynkę, tak jak obiecałem, dajemy czerwone pstre, dlatego że ojcem też jest Vandenbulk razy syn starego, rodzice, i ten gołąb też fajnie siadał czołowo, nie? Wszelkich informacji, których tam hodowcy będą chcieli o tych gołąbkach, zresztą szczegółowo będzie w rodowodzie, to zrobimy. Nie ma problemu. Także zapraszamy na aukcję i szykować, i czekamy na kolejny rozwój wydarzeń. Pozdrawiamy. Dobrego.